W kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam nagrać coś takiego, co ja nazwę bitwą podkładów i będzie to taki zbiorczy film z recenzją porównawczą, nazwijmy to, różnych podkładów, którym robiłam test na żywo, tak? Dla tych, którzy nie wiedzą, może nie oglądali, to jest taki rodzaj filmu, gdzie nakładam podkład, opowiadam, jak się sprawdził, a potem wam pokazuję po kilku godzinach, jak on wygląda, no i to jest takie pierwsze wrażenie i test na żywo. I chciałam wam opowiedzieć o tych wszystkich podkładach, które przetestowałam i wiadomo, że później jeszcze przy kolejnych użyciach no mogło się zmienić moje zdanie albo, nie wiem, jakieś nowe wnioski mi się nasunęły. I chciałam nagrać taki, bo dostaję mnóstwo pytań od was, jaki podkład, do jakiej skóry. I ja zawsze też powtarzam, że jakby ja się staram opowiedzieć wam jak najwięcej zalet, wad, no wszystko, co tylko mi przychodzi do głowy, co mogę opowiedzieć o każdym podkładzie, ale tak na końcu to wy musicie podjąć decyzję, wy najlepiej znacie swoją skórę i wy musicie zadecydować, co będzie dla waszej skóry dobre bądź nie, no bo podkład to jest tak indywidualna sprawa, że ciężko powiedzieć i nie ma takiego jednoznacznego wskazania, że jak sucha skóra to, jak tłusta to, no każda z nas ma inną tą cerę, niestety, dlatego też taką popularnością cieszą się te wszystkie filmy o podkładach, no bo każda z nas szuka tego wymarzonego. I przechodząc do rzeczy, zacznę może od czegoś, czego nie polecam, używałam tego jeszcze, nie sprawdziło mi się przy pierwszym wrażeniu, w filmie mi się nie spodobał, używałam go później jeszcze i ten podkład nie podoba mi się i nie polecam i nie jestem odosobniona, bo miałam pod filmem kilka pozytywnych komentarzy, gdzie dziewczyny pisały: dla mnie jest świetny, co tylko potwierdza, że no niestety póki nie przetestujecie, to się nie dowiecie, czy wam pasuje, czy nie. Kilka dziewczyn pisało, że świetny podkład, a bardzo dużo opinii było na nie, że bubel. I ten podkład no po prostu w żadnym aspekcie się nie sprawdza i ja go niestety polecić nie mogę i nie mam dobrego słowa w sumie o nim. Później kolejny podkład, który u mnie ma jedną podstawową wadę, o tak. Uważam, że byłby świetnym produktem, gdyby nie jedna rzecz, to jest PSA. Oczywiście do każdego z tych podkładów dam wam link na dole, jeżeli chcecie zobaczyć taką pełną recenzję. PSA, specjalistyczny podkład matujący, bardzo gęsty, bardzo mocno kryjący. Jak widzicie, to jest taka szpatułka i konsystencja takiego aż musu, ale takiej, no nie chcę użyć słowa szpakli, ale czegoś naprawdę gęstego. I jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak on kryje. To jest dla mnie krycie i utrzymywanie się na twarzy porównywalne do takich hardkorowych podkładów typu MAC Studio Fix Fluid albo Estée Lauder Double Wear, z tym, że z niższej półki, za niższą cenę. Natomiast jego ogromną wadą jest to, że jest bardzo mocno widoczny na twarzy, no robi taką tapetę dosyć mocną, no i po paru godzinach duży plus za to, że fajnie się utrzymuje, ale niestety w zmarszczkach tutaj się zbiera, więc i w załamaniach, więc na pewno nie do skór dojrzałych, na pewno nie do skór suchych, ale jeżeli macie tłustą cerę i macie takie bardzo mocne rzeczy do zakrycia i no nie stać was na jakiś właśnie podkład typu MAC czy Estée Lauder i chcecie coś tańszego, co będzie równie mocno kryło, to możecie wybrać PSA, ale musicie się liczyć z tym, że ten podkład będzie bardzo widoczny na twarzy, no i robi właśnie taką maskę trochę. Gdyby był bardziej taki, lepiej się wtapiał w tą skórę i byłby mniej widoczny, to byłby naprawdę podkład idealny. On jest do cery tłustej i mieszanej, też ja się tak tu pisze producent, napisał i też ja się z tym zgadzam, że do cery suchej nie. No i to też jest taki podkład, który fajnie wygląda z odległości, tak? On fajnie wygląda w kamerze, będzie fajnie wyglądał na zdjęciach, no ale już jak, nie wiem, byście poszły na randkę i chłopak by wam dał buzi w policzek, no to już będzie widać już przy bliższej odległości, po prostu będzie bardzo widoczny na twarzy, będzie widoczne to, że macie dużo makijażu na sobie. Kolejny to był chyba jeden z pierwszych moich testów, znaczy nie może z moich pierwszych testów, bo te testy już robię od kilku lat, tylko teraz jakoś w tej serii Shush testuję, którą zaczęłam.
To jest Marc Jacobs. Też bardzo dużo pytań, bardzo popularna recenzja. Cała ta linia jest zaprojektowana dla skóry dojrzałej. I w pierwszej kolejności właśnie polecałabym ją kobietom po 30, po 40, po 50 roku życia. On nie ma mocnego krycia, to krycie można nabudowywać. Jest zdecydowanie nawilżający, jest delikatny, jest lekki i on właśnie nie będzie robił takiego efektu gdzieś tam właśnie zbierania się w załamaniach, w zmarszczkach pod oczami. Będzie ładnie się stapiał ze skórą, będzie nawilżał zdecydowanie do skóry suchej jak najbardziej, ale też do tłustej i do mieszanej będzie naprawdę ok. Ja też widziałam sporo recenzji na YouTube i dziewczyny właśnie od skóry suchej do skóry tłustej go polecały. Drogi, dostępny tylko w Sephora, chyba o ile się nie mylę, tylko w Sephorach. Ale na pewno wart swojej ceny i też dostałam dużo komentarzy właśnie od kobiet takich w starszym wieku, że właśnie im się to super sprawdziło. Jeżeli macie dojrzałą cerę, jeżeli możecie sobie pozwolić na droższy podkład, to jak najbardziej tego Marca Wam polecam. Ja go mam w takim jaśniejszym kolorze, on też będzie teraz fantastyczny na lato i też dostałam pytania o to, ja specjalnie wybrałam taki za jasny kolor, bo to jest drogi po prostu podkład, a wiadomo, że no, w Polsce mamy pogodę i klimat, jaki ma. Taki mamy klimat, że no, większą część roku raczej ja przynajmniej nie jestem na wakacjach, jestem blada, więc wolałam sobie kupić jaśniejszy kolor, który mi będzie użyteczny przez cały rok, a teraz go sobie mieszam z tym ciemniejszym Bourjois Healthy Mix i też bardzo ładnie się dogadują, bo to te oba są, producent deklaruje, że są żelowe podkłady, ale niech Was to nie zmyli, bo to nie jest taki żel jak na przykład krem do twarzy żelowy. Nie, to jest po prostu taki płynny podkład, nie jakiś bardzo lejący się, ani bardzo gęsty. Także to Wam bardzo polecam. No i dwa podkłady, które wygrywają tą bitwę podkładów, o których też już wspominałam kilka razy, to jest Bourjois 1, 2, 3 Perfect CC Cream i Catrice All Matte Plus. Tutaj ja w recenzji spaliłam. Tak go odkręciłam i mówię, kurczę, łama szpatułkę. Ale tutaj muszę Wam powiedzieć, i to po prostu miałam milion komentarzy pod spodem, że nie tylko ja tak zrobiłam. Trzeba wykręcić i ma pompkę, co jest super, ale to wspominam tylko o tym, bo dużo dziewczyn, tak jak ja, się nabrało i odkręciło go. I też miałam dużo komentarzy o tym, że znacie ten podkład, używacie i jesteście zadowolone. I naprawdę, powiem Wam, że to jest jakość podkładów z wyższej półki. Naprawdę. I nie bójcie się tego słowa mat. Wiecie, że ja nie lubię ciężkich, takich widocznych na twarzy, matujących podkładów. A on daje właśnie, on się powinien nazywać jakiś satin, bo on daje takie satynowe wykończenie. Ta skóra się nie błyszczy, ale jest taka ładna, stonowana bym powiedziała, ale nie jest płaska, to nie jest mat, to nie jest maska, to nie jest tapeta, to nie jest ciężkie, to jest po prostu idealny. Wiecie, z tymi podkładami zazwyczaj jest tak, że albo mamy właśnie mocne krycie, ale bardzo widoczny podkład na twarzy, albo mamy podkłady, które ładnie się wtapiają w skórę, ale praktycznie nic nie kryją, tak? To jest zazwyczaj coś za coś i zazwyczaj tutaj rozgrywka się toczy między tymi dwiema kwestiami. Ten podkład to jest idealny balans. Daje takie dobre, średnie krycie, ale też nie płacimy za to ceny jakiejś takiej mega tapety bardzo widocznej na twarzy. No co jest ogromną dla mnie przynajmniej zaletą. Daje naprawdę bardzo ładne wykończenie, długo się utrzymuje, po kilku godzinach wygląda bardzo ładnie. No i naprawdę super podkład. A drugi, i też czas, właściwie ostatnio używam naprzemiennie tego albo tego, czasami je mieszam. To jest 1, 2, 3 właśnie Perfect CC Cream. Bardzo fajny też podkład, bardzo ładnie się stapia ze skórą, daje troszeczkę gorsze wykończenie niż ten, ale jest taki naturalny. Ja tutaj będę to za każdym razem powtarzać, ja bym go nie rozważała jako kremu CC, takiego, wiecie, jak azjatyckie produkty, on na pewno nie ma takich właściwości jakichś pielęgnacyjnych, ja po prostu to rozważam jako taki podkład z kremem tonującym, ale jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie sobie całą recenzję,
dam Wam link na dole. A jeszcze coś, o czym bym chciała powiedzieć, to właśnie Healthy Mix, bo bardzo często dostaję od Was pytania, jaka jest różnica między tym a tym produktem. I tutaj mam, to jest ten Healthy Mix w starym opakowaniu, w starej formule, którą notabene ja lubiłam bardziej, i to jest mój zimowy kolor 51 i letni 53 w tej nowej żelowej konsystencji. I jak, jeżeli bym miała się odnieść do tego, to tak, ten jest bardziej kryjący, ale bardziej widoczny na twarzy. Ten jest, ma takie, jest no, mniej widoczny, ale też troszeczkę mniej kryje, ale wiecie co, to są naprawdę takie minimalne różnice. On tutaj ma te takie pigmenty, które mają kryć, bardziej wyrównywać koloryt. Ten jest taki bardziej nawilżający. Generalnie powiem Wam, że dużych tutaj różnic nie ma. Powiedziałabym, że ten jest mocniej kryje, jest bardziej widoczny na twarzy. O, tyle. Także tutaj między tymi dwoma podkładami taka jest moim zdaniem różnica. Jeżeli Wy macie jeszcze jakieś spostrzeżenia na temat, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch produktów, to napiszcie na dole. No i ten ma oczywiście o wiele lepsze opakowanie, bo ma pompkę, a ten ma strasznie wodnistą konsystencję i strasznie się leje, i to jest taka tubka. I czasami, tutaj może nie wygląda najgorzej, ale czasami jest tak, że po prostu tutaj wszystko mamy zalane. Więc tak, to była moja bitwa podkładów. Napiszcie oczywiście, co Wy myślicie i który podkład z tych, które Wam pokazałam, może miałyście i u Was się sprawdził albo nie, i który dla Was by był takim zdecydowanym zwycięzcą. No bo wiecie co, dla mnie to też jest fajny punkt odniesienia, jeżeli właśnie czytam komentarze i widzę później tak mniej więcej procentowo, które podkłady u Was się sprawdziły, a które nie. No i tak samo dziewczyny po komentarzach, które oglądają, mogą też coś tam dodatkowego wyczytać. Ja jestem w trakcie testu też jednego produktu. Nie wiem, w jakiej kolejności się pokażą te filmy, to na pewno dam Wam link do tego, co teraz testuję na twarzy. No i tak, dajcie znać, co myślicie, czy w ogóle podoba Wam się taka formuła filmów, takiego porównania podkładów. I tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, po buziaki.